drodzy Państwo, serdecznie witam Was wszystkich na dzisiejszym spotkaniu opłatkowym Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, które to spotkanie stało się już w pewnym sensie tradycją. W tym pięknym miejscu, w Nowym Jorku, tutaj, gdzie 43 lata temu Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zaczęła swoją działalność, a więc w naszej kolebce. Także witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pozwólcie, że nie będę wymieniał wszystkich z imienia i nazwiska, wszystkich organizacji, bo jest tak Was wiele, a boję się, że kogokolwiek mogę pomylić, ale pozwolę sobie tylko w szczególny sposób powitać obecnego z nami księdza biskupa Witolda Mroziewskiego, biskupa z diecezji bruklińskiej, dobrze nam znanego. W szczególny sposób chciałem powitać, który przybył dzisiaj do nas, zaszczycił nas swoją obecnością, pan komendant Antoni Chruścielewski, weteran walki z Monte Cassino, komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Witamy, panie Antoni. I would like to welcome Linda and Robert Ollis, the parents of Staff Sergeant Michael Ollis, who lost his life saving the life of the Polish soldier Karol Cierpica. It's an honor that you are here with us. Jeszcze raz witam wszystkich przedstawicieli polonijnych organizacji, witam wszystkich naszych członków. I would like to welcome all the representatives of the Polish-American organizations, business organizations, all of the members of the credit union who are present with us. Welcome. Drodzy Państwo, okres Świąt Bożego Narodzenia jest zawsze dla nas okresem pewnych podsumowań, jak również kreowania pewnych planów na przyszłość. Już teraz mogę powiedzieć, że rok 2019 był wyjątkowym rokiem dla naszej instytucji. Przede wszystkim w maju Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa przekroczyła po raz pierwszy, aktywa Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej przekroczyły po raz pierwszy 2 miliardy dolarów. A już w sierpniu pobiliśmy kolejny rekord, a mianowicie liczba członków naszej Unii Kredytowej przekroczyła 100 tysięcy. Także już te dwie liczby świadczą, jak wyjątkowy to był rok dla naszej instytucji. Ponadto otworzyliśmy dwa nowe oddziały. Nasz pierwszy oddział w kolejnym, już czwartym stanie w Pensylwanii. W styczniu otworzyliśmy oddział w Strasburgu. I teraz przed kilkoma tygodniami otworzyliśmy 20, a 6 w stanie Illinois oddział w Orland Park. Także na dzień dzisiejszy mamy już 20 oddziałów i na pewno to nie koniec. Nasze plany obejmują oprócz ekspansji geograficznej, zarówno dalszego rozwoju w stanie Illinois, ale również w innych stanach. W przyszłym roku planujemy też rozbudować naszą infrastrukturę usług elektronicznych i wiele, wiele innych interesujących rzeczy, których już teraz nie chcę Państwu zdradzać, a które na pewno Państwo zauważycie, zmiany w naszej działalności w przyszłym roku. Także jesteśmy bardzo optymistyczni i na pewno to będzie rok 2020 bardzo udany. A teraz wszystko to jest możliwe do osiągnięcia przede wszystkim dzięki Państwa zaufaniu. Dzięki temu, że Państwo przychodzicie do naszej instytucji, że korzystacie z naszych usług, z naszych produktów, rzetelnie spłacacie pożyczki, bo to jest bardzo ważne, powierzacie nam swoje depozyty. My jesteśmy nie tylko instytucją finansową, ale też staramy się, na ile możemy, na ile to chcemy robić jak najlepiej, wspieramy Polonię. Tylko w tym roku uczestniczyliśmy w prawie 500 wydarzeniach polonijnych, w których nasza Unia była albo sponsorem, albo obecna, albo inicjowała je. Także jest to olbrzymia liczba i są to wydarzenia polonijne teraz już odbywające się zarówno na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, ale również i w okolicach Chicago, tam gdzie jest olbrzymie skupisko Polonii. Mogę już teraz zapewnić, że nasze plany na przyszły rok obejmują również poszerzenie tejże jakże ważnej dla Polonii naszej aktywności. I żeby nie przedłużać, drodzy Państwo, chciałbym złożyć przede wszystkim Państwu w imieniu, ja reprezentuję głównie pracowników, pan przewodniczący Matyszczyk będzie mówił w imieniu Rady Dyrektorów i Komisji Nadzorczej, więc w imieniu tej ponad 350, prawie 300 osobowej grupy pracowników, których też również reprezentantów witam bardzo serdecznie, najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, aby te święta napełniły nas wszystkich nową nadzieją, nową siłą do nowej działalności i do przedsięwzięć, jakie stoją w naszym życiu prywatnym, ale także i zawodowym. No i przede wszystkim, żeby rok 2020 był pełen sukcesów dla Was wszystkich, w tym również finansowych, bo wiem, że dzięki Waszemu sukcesowi finansowemu nasza Unia również odniesie
kolejny sukces. Dziękuję bardzo i życzę udanego wieczoru. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że w tym właśnie takim pięknym miejscu już drugi rok, po raz drugi możemy się tutaj spotkać i spędzić miły wieczór. I tak jak Bogdan wspomniał, rok 2019 był naprawdę wyjątkowo dobrym rokiem dla Unii Kredytowej i był także również bardzo dobrym rokiem dla naszych członków. Mamy więcej członków, aktywa, czyli stan oszczędności na kontach naszych członków, wzrósł, liczba pożyczek na domy również wzrosła i to świadczy o tym, że jesteśmy grupą, która jest zasobna materialnie, która dba o to, żeby zapewnić sobie i swoim rodzinom jak najlepszy byt w Stanach Zjednoczonych tutaj. I to jest widoczne i to jest właśnie częścią naszego sukcesu. Bardzo ważną częścią naszego sukcesu jest również to, że mamy bardzo dobrą grupę pracowników. Jest to ponad 300 osób, które pracują z państwem, pracują z naszymi członkami, tak, że przyjście do Unii Kredytowej, wykonanie transakcji jest prawdziwą przyjemnością. I jest mi z tego powodu bardzo, bardzo miło. Proszę Państwa, również chciałbym wspomnieć o tym, że bardzo nas to cieszy, że Unia Kredytowa współpracuje z naprawdę wieloma organizacjami i to jest widoczne. I tutaj nie chodzi tylko powiedzmy o to, że my wspieramy finansowo, ale również chodzi o to, że jesteśmy zaangażowani, że nasi współpracownicy są zaangażowani, że wspólnie sobie wzajemnie pomagamy. I ja myślę, że w tym duchu, że tak powiem, zakończę to swoje krótkie przemówienie, życząc Państwu wesołych, zdrowych świąt w gronie rodzinnym, w gronie najbliższym i w jak najszerszym gronie przyjaciół. Dziękuję bardzo. Swych strzegli, aby to...
Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego.
Na pewno potem tę kolędę znasz od dzieciństwa wczesnego. No. Ja gram nie z Polakami, gram z dwoma Austriakami i z Amerykaninem. Niech poznają polską muzykę i polską kulturę, prawda? Jedna z najpiękniejszych chyba polskich kolęd. Można ją śpiewać właściwie cały rok. Ze mną będzie mi miło. Ulaj, że Jezu, mój, ulaj, 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 mój, ula
słup nocnej ciszy. Dziś, Panie,
Dziękujemy bardzo. Chciałabym posłuchać Jean Drugo, Matthias Pichler, Wam wszystkim życzymy cudownych świąt, radosnych, rodzinnych, szczęśliwych, bardzo pomyślnego 2020 roku. Ja Was zapraszam do Chicago na wiele cudownych koncertów. Wymyśliłam taki festiwal fajny Shopping the City i mam nadzieję przenieść go również do Nowego Jorku. Dziękuję bardzo Polsko-Słowiańskiej Unii Kulturowej za wsparcia, wszelkie wsparcia w moich działaniach i mam nadzieję, że będziemy nadal współpracować i promować cudowną polską kulturę i muzykę. Bardzo Wam dziękuję, wszystkiego dobrego.
A ja teraz, proszę Państwa, żeby nie przedłużać, zapraszam tutaj do nas członków Rady Dyrektorów Polskiej Słowiańskiej Federacji Uniwersytetowej. Zapraszam również członków Komisji Nadzorczej. Zapraszam tutaj Państwa. Zapraszam Pana Dyrektora Wykonawczego Bogdana Chmielewskiego. No i przede wszystkim naszego gościa, biskupa Witolda Brzezińskiego, biskupa pomocniczego diecezji Brooklyn. Jest tradycją, że w ten świąteczny czas dzielimy się opłatkiem. Poprosimy księdza biskupa, aby pobłogosławił ten opłatek, a następnie poprosimy członków Rady Dyrektorów oraz Komisji Nadzorczej, aby ponieśli ten opłatek do Państwa. Księże biskupie. Szanowni Państwo, to ma być chwila uroczysta, kiedy w ciszy i zarazem radości przeżyjemy ten wspólny wieczór. Szanowni Państwo, adwentowa pieśń mówi: spuśćcie nam na ziemskie niwy, władcę z niebios, władcę z góry niebiosy. Zaś kolęda brzmi: triumfy Króla Niebieskiego zstąpiły z nieba wysokiego. W jednej i drugiej pieśni, i w pieśni adwentowej, i w kolędzie, pojawia się niebo. Z nieba upatrujemy tego, co jest łaską, radością, miłością. Również dzisiaj logo Unii Kredytowej widzimy, jak zawsze jest, na tle niebieskim, a na nim barwy biało-czerwone. Barwy biało-czerwone, kwiaty biało-czerwone, stoły biało-czerwone, ludzie wokół tych stołów w nastroju świątecznym, nastroju radosnym, który przynosi nam nie kto inny, ale sam Zbawiciel. Na ten uroczysty wieczór przychodzącego Pana, który zstępuje z nieba, bierzemy do ręki biały opłatek, którym łamiemy się wspólnie, składając sobie najlepsze życzenia. Prosimy więc tego, który z nieba zstępuje, który przynosi radość i szczęście, aby pobłogosławił nas wszystkich tutaj obecnych, by pobłogosławił te opłatki, którymi będziemy się dzielić i tradycją oraz zwyczajem ojców naszych składać sobie świąteczne życzenia. Jezu Chryste, Ty w znaku chleba i przełamaniu się nim niesiesz samego siebie. Niesiesz miłość, pokój i radość oraz obdarzasz nas szczęściem. Prosimy Cię, pobłogosław te opłatki i nas wszystkich, którzy nimi dzielić się będziemy, na znak przychodzącego Zbawiciela, albowiem Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Niech to przełamanie się opłatkiem będzie radością tego wieczoru. Niech przynosi nam to, co najważniejsze: zdrowie, radość, pokój i szczęście. Teraz mikrofon zamienię na kropidło. Mam okazję, aby jeszcze zakończę, tak? Aby wszystkim życzyć błogosławionego czasu Adwentu, a także radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku, który oby był zawsze rokiem udanym, pięknym i przynosił to, czego oczekujemy. Szczęść Wam Boże.